Hejka, kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj, w ten ciepły dzień, witam Was w trzecim już odcinku z serii zakupowej Zakupy z Pepko do danego pomieszczenia. I dzisiaj mamy łazienkę na tapecie i myślę, że mam bardzo fajne, przydatne rzeczy. Jedną ku przystrodze, tak samo jak oglądałam teraz, to naprawdę jedna ku przystrodze. Sama się nacięłam, więc oglądajcie uważnie, bo zaraz Wam to pokażę. Ale rzeczy są naprawdę fajne. Myślę, że to są takie rzeczy, które raczej, po które każdy sięga, więc bardzo uniwersalne. Już nie mogę się doczekać, aż Wam pokażę. Myślę, że Wam się spodobają. Oczywiście poproszę Was, abyście mi napisali w komentarzach, co Wam najbardziej się podoba, a co najmniej. Czy może coś macie, czy polecicie kupić zaraz, jak obejrzycie ten odcinek z mojego polecenia. Więc jestem ciekawa. Ja już nie przedłużam i zaczynajmy. I wielka siata obok mnie. Już Wam pokazuję pierwszą rzecz. Słuchajcie, pierwszą rzeczą jest może nie jakiś taki totalny must have, ale bardzo fajna, przydatna rzecz. Jest to taki organizer, pudełko, etui, nie wiem jak to nazwać, do przechowywania patyczków. Bardzo łatwo tutaj można je uzupełniać oraz wyjmować. Patyczków, co ja powiedziałam? Patyczków, płatków kosmetycznych. I te płatki kosmetyczne akurat tutaj w kształcie owalnym idealnie będą pasować. Tak właściwie to Wam serdecznie chcę polecić płatki takie duże, owalne, nie te takie malutkie zwykłe, do których jesteśmy przyzwyczajeni, bo są one dużo bardziej ekonomiczne, że tak powiem. Zastanówcie się nad tym i napiszcie mi, których używacie. I tutaj akurat to ten pojemnik do przechowywania jest w takim ala kryształowym wzorze, on oczywiście jest plastikowy, kosztował 10 zł i był jeszcze w kształcie takiego dosyć długiego, a wąskiego pojemnika na właśnie okrągłe, takie zwykłe, malutkie waciki. Były jeszcze pojemniczki do przechowywania szminek, tego typu rzeczy oraz taki pojemniczek kwadratowy do na przykład przechowywania patyczków takich, wiecie, kosmetycznych, jak typu do uszu. Więc cała kolekcja tego w tym wzorze jest, możecie sobie skomponować. Więc no słuchajcie, do wyboru, do koloru, jak zwykle, za wszelakie dźwięki, przepraszam, w tle, ale moja rumba coś tu się odzywa, żąda naładowania. Czy ona się uruchomiła? Nie, to ktoś jechał. Dobra. Kolejną rzeczą, którą sama posiadam od roku, która wzbudziła pewne emocje, jak pokazywałam ją rok temu, emocje. Mianowicie odradzaliście mi ten wieszak. Mówiliście, że zaraz się odlepi, że Wam się właśnie odlepił, że jest do kitu. Powiem Wam, że jak rok temu przylepiłam to w łazience pod prysznicem i jakby cały czas on jest narażony na wodę i cały czas jest mokry, to on ani nie zardzewiał, ani się nie odlepił. Ani razu. Naprawdę. To jest naprawdę, moim zdaniem, świetny gadżet za 10 zł. Tutaj taka imitacja kryształu, znowu plastikowa, ale wygląda to dużo przyjemniej niż, wiecie, jakieś tam, jak niektórzy może znają, rybki czy kraby w tematyce morskiej. Czasami też takie się spotyka gdzieś tam w Chińczyku. To wygląda dużo przyjemniej. Można sobie tutaj to regulować wyżej, niżej. No, słuchajcie, zawsze można odlepić, nie trzeba wiercić, nie trzeba nic wkręcać, więc każda, nawet kobietka, sobie z tym poradzi bez problemu. No i przede wszystkim nie robi, wiecie, takich szkód typu dziury gdzieś tam w fugach czy w płytkach po przykręcanych półeczkach, więc kolejny plus. Ja widzę dużo plusów tej półeczki. Tu jest akurat max 2 kg obciążenia. Ja naprawdę nastawiałam tyle na tej półce, że dziwię się, że ona jeszcze wisi. No. I wisi bardzo, dobrze się sprawuje. Także polecam. Kolejną fajną rzeczą jest ręcznik. Słuchajcie, gdyby nie ta seria właśnie tych odcinków takich dedykowanych jednemu pomieszczeniu, ja bym się nie dowiedziała o wielu fajnych rzeczach, bo ja nie zwracam na to uwagi. Ale ręcznik z Pepko jest wspaniały. Ja jestem ciekawa, jak to będzie po praniu. Natomiast on kosztował 15 zł. To jest ten ręcznik taki do rąk, można powiedzieć, w wymiarze 50 na 100 cm. W gramaturze 550, więc naprawdę gruby ręcznik. Ja ostatnio pokazywałam Wam w jakimś tam vlogu, no to jakiś czas temu, ręczniki z Eurofirany.
No i słuchajcie, one też miały tą gramaturę, a są dosyć takie sztywne, więc dajcie mi proszę znać, nie tylko mi, ale również wszystkim, którzy czytają te komentarze i oglądają te filmiki. I jeżeli macie ręczniki z Pepko, właśnie tej takiej dużej gramaturze, grubej, bo są, wiecie, od 300 iluś tam już się zaczynają te gramatury, one są wtedy cienkie, to dajcie nam znać wszystkim, jak one się sprawdzają po praniu. Jesteśmy bardzo ciekawi, myślę, że nie tylko ja, ale naprawdę rzecz godna w ogóle przetestowania. Za 15 zł to jest naprawdę niewielka, niewielka cena jak za tak gruby, przyjemny ręcznik. I mam dla Was już kolejną rzecz, ale taką fajną, sprytną. Słuchajcie, jest to kosz nablatowy. Kosz nablatowy, słuchajcie, taka kulka ufoska za 20, nie, za 10 zł. Za 10 zł. Za 10 zł. Ja już sobie wyobrażam, wiecie, na patyczki, na takie do uszu, na waciki, na takie rzeczy, które nie będą wydzielały brzydkich zapachów, które faktycznie mogą sobie gdzieś tam leżeć w koszu na blacie, wiecie, to nie będzie tak, że my tam włożymy coś, no wiecie, nie takiego higienicznego, tylko, no, rozumiecie, o co chodzi. Ale na przykład też w kuchni można sobie postawić na takie bieżące jakieś obierki czy coś, co zaraz posprzątamy, ale zawsze będzie ładniej wyglądać w takim właśnie koszu. No dla mnie gadżet fajny, nie widziałam tego wcześniej w Pepco. Widziałam kiedyś w Action podobne rzeczy, ale w Pepco tego nie widziałam. Jestem zaskoczona i ciekawa, czy może posiadacie taki kosz i jak Wam się sprawdza. Napiszcie nam, bo no, jestem ciekawa, nie powiem, bo fajny gadżet, może się okazać taki bardzo przydatny. Kolejnymi rzeczami, jakie tutaj mam, pokażę to teraz w parze. No nie mogłam jakby tego nie pokazać. Wiem, no to pomyślicie sobie, co ja pokazuję w ogóle szczotkę do kibla, no ale to jest odcinek łazienka, więc słuchajcie, no jest to szczotka do kibla. Szczotka, zobaczcie, naprawdę bardzo ładnie wykonana, nie jest taka, wiecie, zwykła, plastikowa, brzydka szczota. Znaczy szczota może tak, ale pojemnik jest naprawdę przyjemnie wyglądający, z elementami złota, ceramiczny, więc nie wygląda już samo to, że jest ceramiczny, nie wygląda tak, wiecie, dziadosko jakoś. Złota rączka, no tu jest akurat plastik fantastic, ale nic nie przeszkadza. I słuchajcie, ta szczotka kosztowała 25 zł, więc cena dużo, dużo niższa niż w wielu innych podobnych sklepach, natomiast pewnie się niewiele różniąca. I do tego jest taki oto dozownik na mydło. I nacięłam się ja. Ja, słuchajcie, która powtarza wiecznie, macajcie, sprawdzajcie, oglądajcie, bo Pepco nie ma takich, wiecie, czasami idealnej rzeczy, jak nam się wydaje, są jakieś tam uszczerbione i tak dalej. Słuchajcie, co ja kupiłam. Oczywiście to oddam. Widzicie to? Widzicie. Jaki po prostu uszczerbiony ten dozownik. A on jest nowiutki. Nówka sztuka nieśmigana. Zupełnie widać, że jest nieużywany. Nie to, że ktoś oddał, nie wiem, pobrywał. No straszne, straszne. Kosztował 10 zł, co prawda. Ale wiecie, jak sobie zrobicie już jakiś zestaw, do tego jeszcze jakaś tam mydelniczka może, czy opakowanie, taki pojemnik na szczoteczki, czy coś takiego. No i macie zestaw, to jednak nie chcecie, żeby Wam się zaraz to wszystko zdarło, bo to sądzę, że będzie długo służyć, naprawdę długo i nie jest takie łatwe do zniszczenia, ale no już ten dozownik pójdzie raz, dwa, zapomnienie. No, fajny zestaw za 35 zł możecie mieć i dozownik, i szczotkę, natomiast no nie powinno być tak, że ona jest tak tutaj poobgryzana. Także uważajcie, bo nacięła się ta, co powtarza najwięcej, żeby uważać, sprawdzać, macać i oglądać. Także ku przestrodze. I ostatnią rzeczą, która jest super ekstra według mnie i myślę, że może nie każdy ma takie rzeczy u siebie w łazience, ale dużo osób jednak tak, jest dywanik łazienkowy. I teraz w Pepco jest dużo różnych dywaników. Są dywaniki za 15 zł, w promocjach nawet za 10, takie dosyć, że tak powiem, płaskie, zwykłe, a la wycieraczka. Coś takiego jest. Ale są też takie właśnie ala szagi, miękkie. I
One są już tam powiedzmy po 25 zł. A ten tutaj za 40 jest dodatkowo taki delikatnie, zobaczcie, połyskujący, bardzo, bardzo miły. I tutaj mamy wymiar 60 na 100 cm, więc dosyć, dosyć spory. Naprawdę przemiły, zobaczcie, jak on ładnie się tutaj mieni. To jest taki naprawdę bardzo miły materiał, taka mikrofibra. Jeżeli się nie mylę. Znaczy, to jest poliester na pewno. Tak, 97% poliester i 3% seps. Co to jest? Nie wiem. Ale pod spodem on ma taką dosyć naprawdę porządną warstwę antypoślizgową, więc nie będzie nam się tak przemieszczał z łatwością po łazience. Wiecie, jak wyjdziemy spod prysznica na niego, to nam nie odjedzie. I po prostu nie zabijemy. Fajnie, fajnie, bo to jest jednak istotne, żeby po prostu nam się po wilgotnym, wiecie, jednak płytki po prysznicu gdzieś tam wszystko jest wilgotne i fajnie, żeby nam się nie przesuwało, więc tutaj naprawdę bardzo fajny, no i przede wszystkim piękny, za 40 zł. Te za 25 były podobne. Nie były takie połyskujące, już nie były dla mnie takie miękkie, więc myślę, że te 15 zł warto jednak dołożyć, jeżeli chcecie mieć porządny dywanik i taki kupić troszeczkę droższy, ale no, według mnie jednak lepszy. Także tym dywanikiem kończę dzisiejszy odcinek. Tak jak powiedziałam, piszcie w komentarzach, wiecie już co robić, co i jak, co jak Wam się najbardziej podoba, co najmniej, czy coś macie i tak dalej. Ja Was tylko zaproszę, żebyście ze mną już zostali na stałe poprzez subskrypcję. Oczywiście, jeżeli odcinek Ci się podobał, zostaw łapkę w górę. No i zapraszam Was na kolejny odcinek już niedługo, to będzie akurat vlog, ale odcinek z tej serii jeszcze się pojawi. I teraz do Was pytanie, czy ma być to jadalnia, czy sypialnia? Piszcie. Jadalnia czy sypialnia. Także trzymajcie się, kochani, ciepło. Życzę Wam miłego weekendu.